Nazywam się Joanna Piekarska i jestem specjalistką do spraw żywienia. Dzisiaj na warsztat bierzemy chlorek sodu, czyli sól, którą każdy z Was zapewne ma w swoim domu. Czy wiecie, że spożycie soli na świecie wynosi między 8 a 15 gramów na dzień? W Polsce jest to około 10 gramów na dzień, czyli dużo za dużo. Ile soli możemy spożyć? W Europie wskazano ilość 6 gramów jako tak zwaną referencyjną wartość spożycia w ciągu dnia ze wszystkich źródeł. Według zaleceń WHO powinniśmy ograniczyć spożycie soli jeszcze bardziej do 5 gramów na dzień, czyli jednej płaskiej łyżeczki. Codziennie, przekraczając wyżej wymienioną ilość, narażamy się na poważne konsekwencje zdrowotne, m.in. zwiększone ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu i innych chorób sercowo-naczyniowych. Co to jest sól? Sól to zwyczajowa nazwa chlorku sodu, NaCl. Jest powszechnie stosowana do nadawania potrawom smaku słonego, a w przemyśle spożywczym jako dodatek funkcjonalny i czynnik bakteriostatyczny. Gdzie znajdziemy sól? Istotnym źródłem soli w naszej diecie są m.in. sól dodawana przez nas do potraw, pieczywo, przetwory mięsne, zupy i sosy instant, dania gotowe, słone przekąski, a także sery żółte, warzywa konserwowane oraz dania przygotowywane w restauracji. Jak zatem zmniejszyć spożycie soli? Po pierwsze, kluczem do sukcesu jest stopniowa eliminacja soli. Nasze kubki smakowe przyzwyczajają się do mniejszej jej zawartości i po pewnym czasie nie będziemy odczuwać jej braku. Jeżeli gotujemy w domu, starajmy się więc zrezygnować z soli lub przynajmniej ograniczyć jej ilość dodawaną podczas przygotowania potraw i zupełnie wyeliminować dosalanie na talerzu. Czyli chowamy solniczki do szafy. Jak jej nie będziemy mieć pod ręką, większe prawdopodobieństwo, że po nią nie sięgniemy. W miejsce soli wybierzmy naturalne przyprawy, świeże i suszone zioła oraz warzywa o wyraźnym smaku, cebula, czosnek czy ostre papryczki. Po drugie, jak jemy na mieście, nie dosalajmy przyrządzonego już dania. Szefowie kuchni na pewno zatroszczyli się o smak, nie musimy go ulepszać. Po trzecie, czytajmy etykiety. Na produktach spożywczych jest obowiązek podawania informacji żywieniowej, a w tym zawartości soli na 100 g produktu. Wybieraj produkty z mniejszą jej zawartością. Ciekawostki. W Polsce mamy obowiązkową fortyfikację soli stołowej i jodem. Jest to część programu walczącego z niedoborem tego pierwiastka na terenach naszego kraju. Jeżeli rezygnujesz z soli do przyrządzania potraw, zwróć uwagę, czy dostarczasz odpowiednią ilość jodu w diecie. Dobrym źródłem jodu są ryby morskie, owoce morza oraz algi. W sklepie możemy dostać różne rodzaje soli. Morską, kamienną, himalajską, czarną. Którą wybrać? Z żywieniowego punktu widzenia nie ma to zbytniej różnicy, bo chemicznie jest to ta sama substancja. Najważniejsze, że jeżeli już sięgamy po sól, to wybrać sól jodowaną i nie nadużywać jej. Podsumowując. Spożycie soli w Polsce jest bardzo wysokie, a jej nadmiar w diecie szkodliwy. Dlatego warto zmniejszyć spożycie soli poprzez niedosalanie potraw, wybieranie produktów o niższej jej zawartości oraz używanie w jej miejsce ziół i przypraw. To już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!